Witam Was w kolejnej misji Supapleksa Timing. I uwaga, na początku będzie dosyć dynamicznie tutaj. Musimy zrobić sobie taki mały slalom pomiędzy tymi kulkami. No to nie było wcale takie trudne, no jakie mogłoby wyglądać. I teraz tak, no właśnie, timing. Tutaj są takie czasówki. Na samym początku już była taka czasówka, trzeba było szybko reagować. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Jedyna droga, którą możemy iść, to jest tamta szpulka na samym dole. Tylko, że jak przepchniemy kulkę, to ona będzie się z tych najeżonych elementów staczać i będzie dążyła do tego, aby nam tę szpulkę zablokować, no nie? Czyli musimy być po prostu przed tą kulką. Uważajcie. O, zdążyliśmy, prawda? Przytrzymaliśmy ją. Gdybyśmy nie zdążyli, to zobaczcie, ona by po prostu, o, wpadła tak jak teraz. My byśmy zostali tam sobie w tyle, nie moglibyśmy przejść. Teraz tak, co tu się dzieje? Zobaczcie. Jak odejdziemy gdzieś w dół, to ta kulka z tych najeżonych elementów spadnie na pomarańczową dyskietkę poniżej. Wytworzy się reakcja łańcuchowa i ciężko przewidzieć, co się tutaj właściwie stanie. Wyłączę listwę. Zobaczcie, tam jest na samym dole szpulka. Ale jeszcze musimy zgarnąć jakoś tę spinkę tutaj. No i właśnie tak jak mówię, ciężko przewidzieć, co tutaj się stanie. Jakoś tak na początku, jak sobie badałem tę planszę, to wchodziłem tam w prawo, jakoś tę spinkę zbierałem, próbowałem uciec przed tymi eksplozjami, ale średnio mi to wychodziło. Ale okazuje się, że ta spinka, pomimo tego, że tych wybuchów będzie tutaj cała masa, to ta spinka nie zostanie przez te wybuchy zniszczona, więc wystarczy sobie wejść w bezpieczne miejsce, czyli na przykład tu, właściwie to tylko tu chyba, i zobaczcie, co się dzieje. Te wybuchy tak fajnie sobie tę spinkę omijają. Możemy bezproblemowo sobie ją zgarnąć i iść dalej. Tutaj. A tutaj za bardzo nie widać, co się dzieje. Jeśli pamiętacie, bo już tam na dole byliśmy, po lewo, no nie, jak zaczynaliśmy tę planszę, tam pod spodem były jeszcze spinki do wzięcia. Musimy sprytnie te nożyczki tutaj omijać, zgarnąć kilka spinek, chyba cztery spinki są tam na samym dole. Będzie trzeba je wziąć i uciec w szpulkę, która się znajduje tutaj po prawo od nas, no nie? Uwaga, idziemy w dół. O, tutaj mamy takie bezpieczne miejsce. Bierzemy kolejne spinki, chowamy się i idziemy do szpulki. I teraz tak. Mamy dwie drogi. Albo tutaj przechodzimy przez szpulkę, tylko już nie będziemy mogli się wrócić. No to najpierw sobie zobaczymy, co jest u góry, ale zobaczcie tutaj, co się właściwie dzieje. Jest masa jakichś pomarańczowych dyskietek. Za bardzo na nie nie mamy niby teraz wpływu. Ale u góry, o, też są takie pomarańczowe dyskietki. I z tego co pamiętam, te górne dyskietki są jakoś połączone chyba z tymi dolnymi. Znaczy w taki sposób, że jeżeli te górne pomarańczowe dyskietki będą wybuchać, zauważcie, to zniszczą te zielone pola pod kulami, tymi, które są ustawione poziomo tam. Te kule zaczną spadać, spadną na pomarańczowe dyskietki. I pomarańczowe dyskietki też będą tutaj wybuchały, prawda? Tylko teraz zobaczcie, kiedy wybuchną te dyskietki, które są właśnie tutaj u góry. Wybuchną wtedy, kiedy ta dyskietka pomarańczowa, która jest najbardziej po lewej stronie, opadnie o jedno pole w dół. A ona opadnie wtedy, kiedy cały ten rządek pionowych kul zostanie. Znaczy, opadnie o jeden poziom w dół, czyli zobaczcie, będziemy musieli tutaj przejść przez to zielone pole. Jeśli przejdziemy, te kule właśnie zaczną opadać. Jeżeli opadną, opadnie też pomarańczowa dyskietka, która zapoczątkuje reakcję łańcuchową. Wszystkie pomarańczowe dyskietki u góry zaczną eksplodować, uwalniając kule. Kule zaczną opadać i niszczyć te pomarańczowe dyskietki tutaj. No i to jest problematyczne, ponieważ te kule, tych kul jest tam naprawdę u góry bardzo dużo. Chyba nawet jeszcze więcej. O, zobaczcie. Zobaczcie, jeszcze wyżej są kule. I te kule opadające tam po prawej stronie będą chciały nam zablokować od razu wejście. Będziemy musieli po prostu bardzo szybko tam w prawo uciekać do kolejnej szpulki, zanim ta szpulka zostanie zablokowana. Ale po drodze jeszcze tutaj będziemy musieli się na chwilkę wrócić, żeby wziąć spinkę. Będziemy mieli bardzo mało czasu. Dlatego ta plansza się, no między innymi dlatego się nazywa timing. Będziemy musieli mieć świetne wyczucie czasu, zmieścić się tutaj idealnie. I żeby opóźnić to całe wysadzanie,
To także tutaj jest taka jedna pułapka, no ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Właściwie to już mógłbym wam pokazać. Zobaczcie, tutaj u góry po prawo jest spinka. I teraz jak ją właściwie wziąć? Jak ją właściwie wziąć? Tę kulkę może sobie przepchnę. Jeśli byśmy po nią poszli i zepchnęli kulę w lewo, to ta kula by sobie tutaj, zobaczcie, spadła, spadła, spadła i zablokowała nam przejście tutaj. Czyli teoretycznie no nie możemy jej teraz przepchnąć. No ale nie musimy jej przepychać. Możemy sobie po tę spinkę tutaj iść i wrócić się dołem, tylko że ta kula spadnie za nami. Walnie na pomarańczową dyskietkę i reakcja łańcuchowa zostanie zainicjowana przedwcześnie. Nawet jeśli teraz sobie te spinki tutaj weźmiemy, te dwie, to i tak, jak weźmiemy tę spinkę, to nie zdążymy po prostu tutaj jakoś na dół iść szybko, tak, żeby wziąć tę spinkę i jeszcze zdążyć tam uciec po prawo, aby wejść do szpulki. Te kule po prostu zdążą nam zasypać przejście. Musimy coś zrobić z tą kulką, żeby ona nie zainicjowała nam reakcji łańcuchowej. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, żeby przed nami nie poleciała na sam dół i nie zablokowała nam przejścia. To jest bardzo ważna sprawa. I teraz jak to zrobić? No ja to sobie obmyśliłem w taki sposób, chyba jedyny sposób. Po prostu w momencie, jak będziemy spychać tę kulę w lewo, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby ona spadła na tę pomarańczową dyskietkę, musi spaść w lewo, ale musi spaść na zielone pole. Jedyne zielone pole w tej pionowej linii to jest to pod tą kulką. To zielone pole musi tutaj zostać, ale na nim nie może stać ta kula. Aby na tym polu, gdzie stoi ta kula z mojej lewej strony, w przyszłości mogła stanąć o ta kulka, no nie? Jak to zrobić? No, ja wymyśliłem jedyny sposób, chyba możliwy. Tę spinkę możemy wziąć. Tę spinkę też. Ta kulka opada tu. Tę sobie przepychamy i teraz zobaczcie. W momencie, jak przepchniemy tę kulę w lewo, to ona się zatrzymała na tym zielonym polu i już bez problemu sobie możemy iść tutaj w dół, no nie? Reakcja łańcuchowa nie zostanie zainicjowana przedwcześnie. Zostanie zainicjowana dopiero, uwaga, teraz. Teraz jak przejdziemy. O, jak teraz wejdę w szpulkę, to te kulki zaczną opadać i u góry pomarańczowa dyskietka opadnie także, zainicjuje reakcję łańcuchową i za chwilę z góry zaczną spadać kule, niszcząc te pomarańczowe dyskietki tutaj na dole. Będziemy musieli szybko zgarnąć spinkę i pędzić do szpulki z prawej strony. Uwaga, próbujemy. Coś takiego. Tutaj, uwaga, też już zaczynają eksplodować. Zaraz będą spadać kule. Uwaga, muszę się pospieszyć. Tutaj się wytworzył taki tunel. Zaraz będziemy musieli szybko iść w dół. Udało się. Udało się. To był ten timing cały. Trzeba było tak po prostu sprytnie go rozpracować, żeby właśnie ta reakcja łańcuchowa nie została zainicjowana zbyt wcześnie. I tutaj sobie jeszcze szybko zgarnąć tę spinkę, ominąć te wybuchy tam w odpowiednim momencie. No pewnie tych momentów było kilka, no ale lepiej nie czekać było do samego końca, aż te wszystkie pomarańczowe dyskietki eksplodują na samym dole, tylko iść jakoś wcześniej. No ale dobra, co jest tutaj? Zobaczcie, mamy już wszystkie spinki zebrane. Zero spinek do zebrania. Musimy tylko dotrzeć do exitu. I teraz tak, na tej planszy, tutaj w tej części planszy jest grawitacja. Tu jest grawitacja, zobaczcie, nie mogę iść do góry, on od razu leci nam w dół, Murphy. Będziemy musieli chwytać się zębami tego zielonego, tych zielonych pól. Jakoś tutaj, no, znaczy, no wiadomo, gdzie mamy iść, no bo wielkiego wyboru nie ma. No ale mimo wszystko to będzie taki motyw totalnie zręcznościowy. Będzie trzeba w odpowiednim momencie skręcać, potem bardzo szybko skręcać. I jedna pomyłka, no, oznacza zawalenie misji, ponieważ te zielone pola już będą po części zjedzone, nie będziemy się mogli do nich wrócić, no nie? No uwaga, próbujemy. Teraz się muszę trochę skupić. Nie mam czasu, żeby odetchnąć wcale. Cały czas Murphy jest w ruchu. Nie ma gdzie się zatrzymać. Teraz uwaga, w górę, w lewo, w prawo. Szukamy kolejnych. Tu on opada cały czas, nie mam kontroli. Dopiero teraz mam kontrolę. Jadę w górę. Tu taki trudny motyw jest bardzo. Tu się udało, dobra. Teraz tak, chyba w lewo, tak. Jeszcze raz w lewo, w prawo, jedziemy w górę. Na razie chyba to jest jeden z najtrudniejszych motywów w Supapleksie, jeśli chodzi o motywy zręcznościowe. Tutaj zygzaczek.
Wracamy. Praktycznie nie ma czasu, żeby odetchnąć. No i udało się. Udało się, aż kot tutaj do mnie przybiegł do pokoju, żeby zobaczyć, co tu się właściwie działo. Udało nam się przejść misję 93. Timing, a kolejna misja, zobaczcie, 94. to będzie ulubiona Einsteina. A tymczasem żegnam Was. Na razie.